Witajcie tutaj na kanale Rubik Maceru. W dzisiejszym filmie o recenzji Transformers Generation Legends B. Jest to kolejna figurka z dwupaku B, który był ekskluzywem dla Toys R Us, ale tu nie o nim. Nasz B, jak widzimy, zmienia się w coś w rodzaju połączenia trybu cybertryńskiego z gry Wojna o Cybertron, jak i wersji G1, w której zmieniał się w Volkswagena. Troszkę tego nowszego, no jest to taka dziwna wersja, bym nazwał. Ale po kolei przyjrzyjmy się malowaniu, które jest tu bardzo solidne. Mamy grill, światła, no i pomalowane szyby. No i tylnie światła, czego poprzedni bij zwykłej zagłady nie miał. Oraz malutkie logo Autobotów, no i tu mamy to, czego nie lubię w tej figurce, czyli cięcia. No tak. Nawet mamy mały spoiler, więc jest to ciekawe mi. I otwór, na co? I to jest właśnie głupota z tą wersją B, która pojawiła się w serii Generation z małym pomocnikiem lub z małą figurką. Imię tej figurki i ogólnie całego zestawu wkleję wam na dole w opisie, to będziecie mieli. Poczytacie, dokształcicie się, tak jak ja. A widziałem te nowy zestaw w Toys R Us, bo właśnie wtedy były te zestawy, był też Optimus, było Starscream i kilka innych zestawów z tamtej podserii. Ale tu nie o tym, tu naszym B, który dostał ciekawą broń. Jest to broń Jolta, broń Mechtek Jolta i chyba tylko jego. I patrzcie, jak ja uwielbiam tę zabawę. Eno, halo, bronio. Aha. Widzicie? Jaj, drugi tryb, którego nie da się w żaden sposób zblokować poza moimi ręcami i taśmą, które owinęły tę broń. Tak się prezentuje ta gigantyczna pukawka z małymi pistoletami po bokach, a tak w swoim normalnym trybie a la żądło, tak bym to nazwał, z małym karabinkiem jeszcze dodatkowym. Albo celownik to jest? No w sumie bardziej to jest celownik. Ale tak to się prezentuje, tak to się i można się tym bawić, tak. Ale my nie od. Tutaj mamy port, tutaj mamy pek i trzeba się namęczyć. I tak, ta broń nie jest za bardzo kompatybilna z tym bi i... Jej, uzbrojone auto! Jak wyjedzie nam jakiś wróg, to możemy go tak zaszczynić albo postraszyć tym. I ta broń nie jest kompatybilna z tym bi, przez to na cały ten port nie wejdzie nam. Choćbyśmy się wypocili na dół, więc jest to totalna klapa, zamiast dać jakąś broń z Generation. Wymyśleć mu jakąś broń. To nie! Ładujemy broń Mechtek Jolta i ludzie i tak to kupią. Ja wtedy nie wiedziałem, że jest to jego broń, bo Jolt mnie szczerze mało obchodził. Ale no to jest po prostu... To jest element, o którym wolałbym nie rozmawiać w tym trybie. I w zasadzie to jest jedyny port na broń tego bi. Także... Tak. Przejdźmy do porównania. Jego lewej, recenzowany już przeze mnie Transformers Spoil of the Primes Rottrap. A po jego prawej Transformers... Oj, to będzie długa nazwa. Robots in Disguise Cybertron. Scout Breakdown GTS. Prezentuje się nasz bi po transformacji, a więc przyjrzyjmy się mu. Głowa ładnie pomalowana, no zoom, halo. O, ładnie pomalowana, typowo G1, ładne detale torsu, chociaż no nie pomalowane w niektórych miejscach, ładne logo Autobotów. Ładne detale z trybu alternatywnego, które są pomalowane. No szkoda, że te krocze też nie zostały pomalowane, ale trudno. Pomalowane kolana na srebrno, ładne pomalowane czarne nogi. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś detale. No tu mamy jakieś detale, tu mamy jakiś potencjał, ale no wiadomo, jest to Casa Legends, więc nie oczekujmy ładnego malowania. Ale design, no mnie akurat do siebie przekonał. No i mamy jeszcze plecaczek. Z tyłu. Tył to to, czego w figurce chyba nie oglądamy i nie trzymamy figurki tak na półce. No i mamy port na broń, który i tak nam tutaj nic nie da. Więc no. Czas na pozowalność. Głowa. No niestety nie mamy stawu, bo jest to w końcu klasa Legends.
ale za to ręce mogą robić coś takiego do przodu, do tyłu. Tyle wychył, dalej nie pójdzie. Tu mamy taki ciekawy staw, który jest chyba związany z transformacją, ale który dużo dodaje tej figurce. Mamy staw kulowy, który daje nam pełen obrót. Tak. Nie, chyba o rękę to tyle. No jeszcze mamy pełen obrót, no bo w końcu to jest ważne. Nic nam nie zahacza, żaden plecak, żaden śmietnik. No i mamy jeszcze dodatkowo coś takiego, ale powątpiewam, że komukolwiek się to przyda do pozowania rąk, to jest trochę dziwne i trochę creepy, bym powiedział. Ale jest to, co jest. Niestety nie mamy stawu obrotowego w biodrach. No, trudno. W końcu taka klasa. Kopniak do przodu, kopniak do tyłu, no troszkę przez śmietniczek nie może, ale jest ok. Mamy też pełen szpagat. No, tak, jest pełen. No i co ciekawe, mamy tutaj malutki staw w kolanie, ale to jest bardziej związane ze stawem kulowym niż jakimś dodatkowym stawem tutaj. Mamy oczywiście nogi, które mają staw kolanowy, który idzie tyle do tyłu, więcej nam nie zrobi. No i tyle, jeżeli chodzi o jego pozowalność. Teraz przejdziemy do jego najlepszej rzeczy, jaką jest jego wielka broń, którą wszyscy uwielbiają. Wszyscy znaczy nikt w tej wersji. Przemyślmy sobie naszego delikwenta. No halo, delikwencie, stój. I mamy to wielkie działo. Ma dość ładne detale, ma te dodatkowe pistolety. Może zmienić się w drugi tryb. Teraz wam to tak ładniej pokazuję, żebyście wszystko widzieli. I może zrobić naszemu bi to. To nie zadziałało tak jak miało. To. Jej, ale fajna zabawa. Uwielbiam tę broń. Gdzie możemy ją trzymać? Możemy ją trzymać na plecach. O ile da się ją trzymać, da się ją trzymać na palcach, tylko figurka wtedy zrobi nam to. Widzicie mi? Tak. Super. Genialny pomysł na port. W sumie gdyby go ustawić, to by może... No w jakiejś takiej... Nie, ta broń jest za duża, przeważa go, bo ktoś był genialny, żeby dać mu broń mektek. Ale dajmy mu ją do ręki. To też nie jest takie łatwe, bo nie daje się całej wpiąć do ręki, no jest za duża. Ale jak chcemy mieć takie coś, to ręka mówi nam dość, dosłownie. No, teraz to utrzymuje. Nie, nadal nie, nie. To jest po prostu złe. Ta broń to jest zło wcielone po prostu. Musielibyście, nie wiem jak pozować tego, żeby trzymał tę broń. No i tak nie może, bo jest za duża. No. Jak chcemy tak, jakieś takie efekty la piu piu, bang bang, no to nie będzie ich, bo broń będzie za bardzo schodzić. Jest na to lekarstwo, jakim są te dodatkowe stawy ubi w tej ręce. Bo dzięki czemu możemy zrobić coś takiego i tadam, i trzyma swoją broń. Przynajmniej próbuję, bo ustawienie tej figurki dobrze z tą bronią też jest cudem. I wygląda to dziwnie. No bo ta broń go przeważa, nie? I to jest taki minus. Wada tej całej pomysłu dawania mu takiej givery. Niektórzy się pewnie ucieszą, bo lubią takie dopakowania figurkami broni, ale ja nie jestem z tego powodu ani za... O, stoi, tylko nie widać mu głowy. U mnie to normalnie widać, jak się na niego prosto patrzy, ale z tego kątu faktycznie, co jest nagrywana recenzja, może być to problematyczne, więc... No nie, nie jest to dobra broń. Dziękujemy pani za współudział. A teraz czas na standardowe porównanie naszego bi. Lewej Transformers Combiner Wars Legend Shockwave, którego recenzja była na kanale i pojawi się tu w karcie. Po jego prawej Transformers Power of the Primes Battle Slash, którego recenzję również macie na górze. Podsumowując naszego dzisiejszego delikwenta, tryb alternatywny jest dobry, no poza tym tyłem, który nie wyszedł im może najlepiej.
Tryb robota jest po prostu dobry, dobra poznawalność. No jedyną wadą, którą tutaj producent, raczej osoba, która wymyślała ten zestaw, zrobiły, jest jego broń, która no jest dla niego po prostu za duża. Bardziej ta broń pasuje do deluxów niż legendsów. Ja daję mu ocenę od 1 do 10. Powiedziałbym takie uczciwe 8,5 na 10. A więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się i cześć, papa.